Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jest to Assassin's Creed Valhalla. O, jakieś koteczki tu za mną biegają. Kontynuujemy oczywiście naszą tutaj przygodę, długą fabułę, która nie wiem, czy kiedykolwiek się skończy. I teraz tak, mamy tu jeszcze jakieś misje fabularne. I pociągniemy sobie troszeczkę jeszcze tych zadań, bo fajne są te misje, są bardzo interesujące, jest coś nowego, nie tylko podbijanie ziem, tylko już właśnie takie losy dotyczące nordyckich bogów. Tutaj widzicie, spotkaliśmy konstruktora, który obiecał nam pomoc w zbudowaniu odpowiedniej bariery przed sforami z innych krain. Ale niestety kosztem tego, że on chce poślubić sobie Freję. No wiadomo, królowa Freja. No to tak nieładnie lata. Ma swoje zasady i na pewno nie widzi się to, więc idziemy teraz tutaj do środka, do kuźni prawdopodobnie. Jak tu jest kuźnia? I popytamy, zobaczymy, jakie pomysły są. Okej. Gdzieś głębiej będzie. No tak. Kuźnia Ivaldiego. No okej. Zobaczmy, jakie oni pomysły wpadły. Jest konstruktor. Seeker of knowledge. The dwarves give nothing away for free. Apologies for the distraction, Master Blacksmith. I'll leave you to your work. Well, what shall I craft for you today, High One? Bottomless breeches for soiling yourself on the battlefield? Dobra, zagadajmy, czego chciał konstruktor. What were you and the builder discussing? Harvey, my gentle jailer. You know we dwarves give nothing away for free. If you want your question answered, I'll need something in return. Such as? A hidden fact known only to you, Farseer. That I may share in your secret knowledge of the world. The sun and the moon are pulled by two Nie wiem, co horses tu odpowiedzieć tak across the day naprawdę. and the night skies. Skinfaxir and Hrimfaxir are their names. And each morning's dew is the fallen slobber from Heimfaxir's foaming mouth. Kot, ale odejdź, odejdź. Thank you, Harvey. Wyskakuj, bo mi przeszkadzasz. You asked what that sack of sheep guts was after? He wanted to know how magic affected your hugur. Why would he want to know the effect of magic on my spirit? Not just you, Harvey. The lot of you. Aesir and Vanir alike. I told him to shovel his shit somewhere else. Now if that's all you came to know, you can piss off and let me work. I have one more need. Can you forge me an unbreakable chain? Chains are overrated. One weak link and it's worthless. Let me craft a cord that Thor himself could not break. It must be strong enough to bind a powerful beast. I will sluice my sweat into this cord, Harvey. All knowledge I have and skill I own will define it. And what will I get in return? Dobra, teraz można się skupić. Moja wdzięczność. What more could you need? You cannot barter with a man who's squeezing your balls. You may always return to the land of fire, Ivaldi, and die as your brothers did, roasted on a spit. Hmm. To craft such a cord, I'll need a few impossible ingredients. Name them. Either list there. I have a bear's tendon, a fish's breath, and a cat's footsteps. And the root of a mountain. How do I find these? How the fuck would I know? The riddles will guide you. I have no patience for riddles, się to w jakiś sposób to powiedział. Those riddles are as ancient as the world, with lore passed down from Niji and Nidi to Northri and Sudri, Austri and Vestri, Althjover.
I understand. I'll return shortly. Się rozgadał. Cicho. Dobra, spokojnie, dobra. Wyrwanie korzenia. Się rozgadał. Zdobądź koci krok. Teraz w tym to miejscu zrobić? Koci krok. Jak ja mam zdobyć koci krok? Tu gdzieś było pełno kotów. Może po prostu pójdę za kotem jakimś. Nie wiem, co mam wtedy zrobić z tym kotem. Gdzie te koty były? Koci krok. Jak ja to mam zrobić? Kici, no wskakujesz mi tu 10 raz. Że się uspokoisz. Dobra, a przeczytajmy sobie co jest... O, jedno, nie ten przycisk. Przeczytajmy sobie co my mamy... Halo? Pokaż najbliższe zdanie. No ale nic nie ma nigdzie. To przystanie, Lunden. Okej, Asgard. Były korzenia z góry, by wykupić magiczny sznur. Okej. By wykuć, a nie wykupić. Koci krok. Ale kurde... Skąd ja mam ten kocie? Zdobądź korzeń z góry. To mogę chyba zaznaczyć, czy nie? Aha. To nawet nie wiadomo, o którą górę chodzi. Tu jest chyba najwyższa góra. No to przynajmniej wychodzi. A to co to jest? Legenda. Co to może być? Kopiec. Kopiec. Dobra, to co? Wejdziemy tutaj. Ja bym chętnie skorzystał z jakiegoś teleportu. Nie zaznaczyłem oczywiście. No, oczywiście, że nie. Dobra. Reifer, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Okej. 800 metrów. Wejdziemy tam. Kot, no co ty chcesz? Ale ja cię bardzo proszę, chcę nagrywać te odcinki. Wiem, że ty też chcesz, ale kurde, uspokój się. Dobra. Teraz będę tam dojechać. Pełno linii jest tak na dobrą sprawę. O kurde, to jest wysoko. Jedziemy dalej. Koci krok, skąd ja to mam wytrzesnąć? Wymyślił sobie jakiś koci krok. Dobra, teraz jak tam dolecieć? A tutaj nie ma gdzieś przypadkiem... Wynocha, wynocha. Nie ma jakiegoś teleportu na tą górę. W ogóle jakieś drzewo. Dobra.
Pewnie nie przeskoczę, nie? Z jednego na drugi. No raczej, że nie. Ty, tam w ogóle jakaś skała dziwna. To wygląda. Dobra. Oby tu było płytko. Nie jest. Widzę ci. Jak tu patrolują, co jest? Tam musi być ten korzeń na 100%. O, przy okazji pozbieram sobie. Ktoś mnie goni. Wilku mnie goni. Co jest? Dobra. A tu schowany. Czy nie? Czy tak? Tak, to jakieś zagadki są. Tu jest skarb. Dobra, pomyślmy. To odsuwamy do tyłu. To też. No to do przodu. No, co jest? No, dawaj. O, dobra. I cyk, mamy łzę Emira. No, przejdź tu. Okej, 325 metrów. 90 metrów i 100. Gdzieś tu na górze. Weźmy sobie te strzały, bo się przydadzą. Co? Chodź tu. Gdzie oni uciekli? Co tu się dzieje? Ale się schowali, ja ich w ogóle nie widzę. Chodź tu. Jezu, ich w ogóle nie widać tym. Ale na ślepo walczę z nimi. Chodź tu. Ona mi spierdycza. O ty. Dobra, jednego mniej. Tu jest gdzieś tu. Dobra, mamy to. Ale się poukrywali. 35 metrów.
22 metry. Tu musi być skarb jakoś za tym. A i owszem jest. To jak tam teraz wejść? Jakieś ukryte przejście? No nie widzę tego, ale pewnie trzeba gdzieś od góry tam wejść. Tak mi się coś wydaje. No właśnie, właśnie samą górę. I pewnie będzie tutaj jakaś dziura czy coś i będzie może... O ty! Co jest? Skąd? O właśnie. O! Wysoko było. Dobra. To żeby wyjść, domyślam się, że z powrotem na górę, tak? Dobrze, że ona może po wszystkim wejść, bo skały są tak praktycznie pionowe. No tych co tyle? 30 metrów stąd. Ktoś mnie widzi tam. Kurde, zrzucił mnie. Wow. Ty, ja tu. Aha, podpalił się. Dobra, mamy to. O to chodzi. Świetnie. No i co? Pozbieramy sobie to, co do nas należy. Kolejna łza Ymira. Chyba ta. Idziemy na górę. Zagadki Waldiego znajdziesz w ekwipunku wśród przedmiotów związanych z zadaniami? W ekwipunku? Nie, poczekajcie, bo jeszcze mam jakieś punkty. 4 nawet. To determinacja jest mega fajna. A, nie w tą stronę wyszedłem. Świetnie. Ekwipunek. Zobaczmy. Projekt, symbol wikinga. Projekt znaków. To jest to. Nie, to nie jest to. Stara poduszka. To kompletna sen. Nie mogę tego przeczytać nawet. I niby co ja takiego tu mam? Kanina? Ja tutaj nie mam żadnych notatek na ten temat. Dziwne. Dobra. Idziemy teraz tu. Nie! Ach, pierdziele, po linie miałeś. Doza. Kurde, dobra.
Dobra, wchodzimy tędy. Trochę wysoko tutaj trzeba wejść. Czy wspinamy dalej? 236 metrów. No właśnie tu, co ty robisz? Nie. Zeszłaś, to teraz proszę wyjść. Nie. Proszę mi nie siadać na myszkę. O ty! Już raz widzę skałę, po której ona by nie weszła. Dawaj do góry. O, kurde, sporo spinania tu będzie. No! Nie! Uff! Jak się spina, mam nadzieję, mam wrażenie, że zaraz nas spadnie z tego. Ale widoczek. O, to co to? W ogóle jakaś polana. Kupienie. Ja mam w to, mogę strzelić, czy nie mogę? Już na tej wysokości gdzieś będzie. W ogóle jakaś woda. Tu coś będzie. Okej. To już znamy. To gdzie mam skierować? A tam. W ogóle jakieś wejście jest. Zobaczmy sobie, co to jest, tak z ciekawości. To nic takiego. Dobra, idziemy dalej. Okej. Co się teraz wydarzyło? Była ta linia. 4 metry. Gdzieś coś tu jest? Jestem ślepy. Ja coś tu mam zrobić? Co się niby teraz dzieje? Co niby teraz wydarzyło? Mam to rozwalić, otworzyć? Jak ja mam tam dojść? Chyba że zanurkować. O właśnie. Zanurkować. No, teraz już widzę. Dobra, mamy kolejną łzę. Możemy wychodzić. Teraz pytanko.
Gdzie mogą być te zagadki, ale znajdziesz w ekipunku wśród przedmiotów związanych z zadaniami. No ale ja chyba nie mam nawet żadnego przedmiotu takiego. To jeszcze tu jest coś. Mam jeszcze jakieś zadanka na boku. No z tym Iwaldim to naprawdę nie wiem co zrobić. Coś z kotami będzie trzeba. Poszukać w mieście kotów i ten... Nie wiem, może się coś odpali, jakaś interakcja z kotem będzie. Wejdźmy na razie na szczyt. Zróbmy sobie tutaj punkt widokowy. Dobra. Wyszliśmy. Ale to drzewo jakie wielgachne jest. No jednak tam jest wyżej. W tym zamku. No i co? Gdzie mogą być te roślinki? W ogóle przeczytajmy jeszcze to zadanie. Potrzebuję kociego kroku. I potrzebuję korzenia góry. Korzeń góry. Gdzie to może być? Akwipunku. Runa zatrucia. Kamienne łzy. Drzwi Meldyburne jakieś coś tam. Kość zwierzęca. Jaja. Przecież ja nie mam tutaj nic związane z tym zadaniem. Pusta szkatułka? Mogę tego przeczytać? Nie. O, teraz się pojawiło. U bram wielkiego pałacu złoty kot wylegiwać się raczy, wpatrzony w wysokie wieże. Ucieknie, gdy go zobaczysz, lecz ścigaj go bez obawy, patrzyj się wszędzie. Zanim kot zniknie niczym zaklęty, tylko dźwięk jego kroku zostanie. No, ja teraz już rozumiem. Zobaczmy drugie zaklęte skalę. Na najwyższym Asgardu szczycie nasiono śpi w zimnym uścisku i mira. Udzie ciepłem, dobrze napój wodą, by stara kość nowym zakwitła życiem. Stara kość nowym zaklęte w skalę najwyższym Asgardu szczycie. Czyli tu. Gdzie dokładnie? Tu coś jest. This looks like the right place. I swear, dwarf. There is the seed in the mountain's rocky grip. Some heat may free it from its shell. A ja skąd mam niby tą ciepłą wodę zgarnąć? Mam jakąś ciepłą wodę? Może pomieścić wszystko. Ciekawe. No i ja nie mam żadnej wody. No właśnie. Kuczek. A bukłak jakiś? Nie miałem bukłaka? Wiadro. Wiadro z wymocinami. No to chyba nie to. I skąd ja mam wytrzasnąć tu wodę ciepłą? He's made the base already. The builder works fast, a bit too fast. Że co niby zbudował? No to jest jakiś oszust ten konstruktor, jestem tego pewny. Loki pewnie ma brata jakiegoś, który coś tam kombinuje z nim. Dobra, skąd ja mam wziąć ciepłą wodę? Czajnika poszukać? Jeszcze raz, ekwipunek.
Runa. A łzy nie są ciepłe? Czym to ja mogę oblać? Drewniana noga. No mam wiadro jakieś, ale no to skąd ja teraz wytrzasnę ciepłą wodę? Sznur. Bo ten też mi nic nie dał, no. Nie wiem jak to zrobić. Kurde, jestem w takim miejscu i nie mogę tego wykonać. Chyba, że ta woda jest ciepła. I jakbym wziął takie wiadro do ręki. Zobaczmy. Wiaderko, szybko. No jak mam jego. Jak mam je użyć? No nie mogę nic z tym zrobić. No jest niby oczko wodne, ale ani nie mam bukłaka, ani wiadra nie mogę użyć. Kurde no. Lipa trochę, bo nie wiem jak się za to zabrać. Ale że wiem, że u bram jest... Dobra, to czekamy sporo spinaczki potem znowu. Dobra, to co, wracamy. Kurczę. Ty, a tu są jakieś gorące wody? Nie, to dym jakiś po prostu jest. Już myślałem, że to jakieś termy. This place is heavily guarded. Jak się stąd schodzi? Okej, to jeszcze wezmę ten skarb, który jest 300 metrów stąd. A, wiem co za skarb. I nie miałem pojęcia, jak do niego się dostać. Jeszcze czekaj, tu jest wejście. Aha, no wiem jak się dostać już. Tylko wazon trzeba znaleźć. Gdzie te dzbany są? No nie, no oczywiście, że tu dzbanka żadnego nie ma teraz. Najgorzej to wszystko trzeba tak jechać daleko, znajdować. Lis, może ty mnie doprowadzisz do dzbanka, co? Tak jak w Ghost of Tsushima. To on ucieka. W życiu bym nie pokaże tego pana. Ja nie wiem, ja mam... O, jak ty szybko do mnie dobiegłeś. Ja mam z tym dzbanem po całej mapie chodzić, żeby to rozwalać?
Ogólnie coś jeszcze zbudowane. A, bo to jest to! On to buduje, tak? Inderholm. Dobrze myślę? Chyba ta. To ma być ta bariera cała. Jakie to jest olbrzymie. Strasznie szybko to buduje, rzeczywiście. Dobra, 54 metry w dół. Nie, no co ty robisz? Kurde! Ona musi się wszystkiego łapać. No idź po prostu. Po prostu idź. O. Nie, no nie mogę z nią. Puść! Jak z dzieckiem. Okej, okej, dobrze gościu. Jest gdzieś pod ziemią. A teraz gdzie tu jest wejście do tej jaskini? Tu nie ma. Dobra, chodź, pogadamy. Warrior, put reins upon your battle lust and ride it. Do not be written by it. I do not know your face, but I know... Yes, think. What are your last memories? I remember the fire fog, filling my throat, wading through a sea of blood and meat, a spear piercing my heart. And then the Valkyries plucked you from the Hellwecker, which leads lesser men to hell, and brought you here to glorious Asgardr. Asgard? This place is truly like no other. And this is not a dream? Am I supposed to fight you? We will fight together and become part of the greatest army ever assembled. But first, go eat and drink among the gods. Take your place in the Hall of the Slain. Your bravery has earned it. Mm-hmm. Thor! Stormbringer! I offer you my blade! Odin, Ravenfeeder! I give you my life! Ja tu się jak drzesz, kurde, słyszę cię, spokojnie. Mam pewien pomysł. Okej, świetny był ten pomysł. Ty nie przeskakuj przez to, tylko... Chcę przez tą studię wejść do... już głębiej, no. A tu jest gdzieś 36 metrów w ten, dobra. O właśnie. Tu jest wyjście. No i teraz to ja mogę płynąć. Okej, kolejne zagadki. Co tam jest? A czemu to nigdy nie zniknęło? Aha, dobra, czaję.
to nic się nie da? Nic się nie da. Wejdźmy na razie tu. Otwórzmy skarb. Ale w tym drugim coś też jest. A taka... O! Poziom drugiej runy jest związanie w połączeniu z... Okej. To jest, halo? Już jest ten. A widzicie? Raczej nie przypadkiem tu siedział. On tu coś kombinuje. Nie można mu ufać. Jak będzie pytanie, czy ma poślubić czy coś, to muszę za wszelką cenę coś zrobić, żeby nie poślubiła go. Konstruktor to jest w zmowie z Lokim i na bank chcą zniszczyć nas. No, nurkuj. Gdzie tu jeszcze coś jest? Tu jeszcze coś jest. Dobra, zrobimy to później. Idę pod pałac. Teleporty by się przydały. O! Złota brama. To chyba to miejsce, czy nie? Złoty kot. Czy jest tu jakiś złoty kot? Zobaczmy to zadanie. Ekwipunek. Koci krok. U bram wielkiego pałacu złoty kot wylegiwać się raczy. Wysokie wieże ucieknie, gdy go zobaczysz. Dobra. Złoty kot. Ale to nie ta brama jednak. Tu nie ma złotych wież. Dobra, bardzo by mi się przydało znaleźć jakiś teleport, ale widzę, że to nie jest takie proste. Chyba, że tu? Tu będzie teleport, czy nie? Teleportacja. Gdzie mnie to teleportuje? Aha, z dołu do góry teleportuję. No dobra. O to mi w sumie chodziło. Dobra, szukamy. Ale skąd ja mam wytrzasnąć tą ciepłą wodę? A może powinienem z nim jeszcze raz zagadać? Może mi da tą wodę? Yo-yo? To nieźle tutaj. Fajne powiedzonka mają. W takich krainach. Złoty kot u bram. Ubram. Teraz, które będzie ta brama? A jest. No widzę go. No co ty robisz? No jest kot i co? To nie ten złoty kot, tak? O, tu jest złoty kot. No hej, zapraszam na górę. Loża VIP gotowa. Dobra. Złoty kot. To nie jest ta brama?
Złoty kot, który się wyleguje. To ja mam nazwać bramą tutaj. Jen, masakra. Wszystko jest takie, że nie wiadomo. Złoty kot. Na dole go nie ma, nie ma. Złoty kot. Czy ja mogę mieć jakiś skrót klawiszowy do tej notatki, czy ja muszę zawsze tak szukać tego? O, wielkiego pałacu. Wpatrzony wysokie wieże. Tam jedna wieża, tam druga wieża. Tak, to są te wieże. Tu jeszcze jakieś wieże. Tam jest wieża, no. No to jest chyba ta brama, czy nie? Gdzie ten złoty kot? Kurde, to ciężko coś znaleźć. Nie no, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie to jest. Złoty kot. Ja myślałem, że to będzie ten posąg i on się ruszy, ale... Jak widać, niekoniecznie. Gdzie ten złoty kot? Tu jest jakaś wieża. Tam są ruiny. Słuchajcie, no nie będę chyba przeciągał tego odcinka, bo to jest bez sensu. Dowiem się, o co chodzi, i dopiero wtedy to zrobię, także na razie to byłoby na tyle. Ja dziękuję wam za uwagę. I co, no i trzymajcie się, na razie, pa pa.